my! Witamy w Pogoni. Pierwszy dzień taki powitany w szatni. Jakie znajome twarze udało Ci się spotkać w szatni Pogoni Szczecin? Witam serdecznie wszystkich sympatyków Pogoni Szczecin. Tak, znam Patryka Małeckiego z Mistrzostw Świata do lat 20. Z Rafałem Oraskim kiedyś spotkaliśmy się na turnieju halowym. A tak to generalnie chłopaków wszystkich oczywiście znam z meczów w Ekstraklasie, ale nigdy nie miałem okazji jakoś ani być w zespole, ani jakoś bliżej poznać. Ten krok, jaki podjąłeś, czyli transfer do Pogoni Szczecin, jak ty go traktujesz, o jakie cele chciałbyś walczyć? Znaczy, ciężko jest mi teraz mówić dokładnie, o jakie cele walczyć sportowo. Ten krok ja osobiście uważam za krok w stronę bycia szczęśliwym. Jednak te kilka lat poza granicami Polski nie były do końca tego, co szukałem. Oczywiście zawsze moim marzeniem był powrót do Anglii. Nie wróciłem do Anglii, ale zagrałem w Szkocji, gdzie powiedzmy mogłem zobaczyć, czy to było to, co chciałem. Ale sytuacja była bardzo dynamiczna i podjąłem taką decyzję. Jestem bardzo nieszczęśliwy. O lidze szkockiej mówi się, że to liga dość taka siłowa. Dużo walki, tylko te najlepsze drużyny mogą sobie pozwolić na trochę finezji w grze. Rozumiem, że możemy się po tobie spodziewać dużo fizycznej walki, ale też pewnie trochę techniki, no bo jednak Dundee to nie była ta drużyna końca tabeli. Czy nie, Dundee United był właśnie jednym z zespołów, które starały się grać w piłkę, aczkolwiek tak jak mówiłeś, że zespoły tak jak Celtic to są zespoły, które biją o głowę wszystkie inne zespoły. A jeśli chodzi o oczekiwania co do mnie, to już też nie jestem zawodnikiem, który ma 20 czy 19 lat i podejrzewam, że i trener, i tutaj oczywiście cały sztab szkoleniowy, łącznie z dyrektorem, prezesem, wiedzą, co ode mnie oczekiwać i postaram się ich oczywiście nie zawieść.